Konferencja prasowa Konfederacji. Dość terroru sanitarnego, dość pandemiopsychozy, korona paniki. Upomnijmy się o zdrowy rozsądek i o fakty. Fakty wbrew dezinformacji, wbrew manipulacji medialnej, za fasadą fałszywej troski o dobro publiczne, o zdrowie Polaków, rozgrywa się, szanowni państwo, już nie dramat pojedynczych ludzi, ale masowa tragedia. Chorzy ludzie nie mogą doczekać się właściwej opieki, ponieważ utrudnia się im kontakt z lekarzem. Tymczasem zdrowych pozbawia się wolności, izolując ich. Cóż, że na razie tylko we własnych domostwach. Areszt zawsze pozostaje aresztem. Nowonarodzone dzieci odbierane są matkom. Ludzie starsi, w słabszej kondycji, umierają, tak jest, niestety umierają bez kontaktu z najbliższymi, bez kontaktu z kapelanami, bez sakramentów. Kto tego dokonał? Czy to jakaś władza obca, okupacyjna? Czy to rozbiorcy, niszczyciele polskiej suwerenności? Nie. To władza, która pod biało-czerwoną flagą z pieczęcią z orłem w koronie mieni się władzą najbardziej płomiennych patriotów, jakich Polska znała. Ze mną na tej konferencji przedstawiciele stowarzyszenia Stop NOP, ściśle współpracującego z Konfederacją Korony Polskiej, pani Justyna Socha, pan Piotr Jawornik, opowiedzą o tej sytuacji i o wnioskach organizacyjnych, jakie wyciągamy. Bardzo proszę. Dzień dobry, Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP oraz członek kampanii Stop COVID 1984. Powołując się na głos polskich lekarzy i naukowców, upominamy się o podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Upominamy się o uczciwą i rzetelną debatę publiczną. 10 października spotkamy się na ulicach 50 miast w Polsce. 50 miast w Polsce, żądając zakończenia wykonywania testów, izolacji i kwarantanny. Na fali paniki generowanej przez media. Ponadto 24 października odbędzie się również Międzynarodowy Marsz o Wolność, którego zapowiedzią mają być właśnie protesty lokalne w 50 polskich miastach. 24 października odbędzie się kolejny, bo już czwarty marsz ulicami Warszawy, które dotychczas gromadziły do 30 tysięcy osób. Podobne wydarzenia będą miały miejsca w kilkunastu miastach, państwach na świecie. To już czas, żeby upomnieć się o nasze podstawowe prawa, o prawo do wolności słowa, o prawo do rzetelnej debaty naukowej i informacji o naukowych podstawach tego, co dzieje się obecnie w naszym kraju i na całym świecie. Żądamy, żeby wysłuchać naukowców, profesorów, lekarzy, którzy krytykują obecne stanowisko rządów oraz rządu polskiego. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Jawornik. Dzień dobry państwu, Piotr Jawornik, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP, współorganizator protestów, które odbędą się 10 oraz 24 października tego roku. Szanowni państwo, po raz pierwszy w historii udało się zjednoczyć oddolnie ludzi, którzy zorganizowali w swoich miastach protesty. W 50 miastach jednocześnie, po raz pierwszy w historii to się udało. Można powiedzieć, dzięki naciskom ze strony rządu, dzięki forsowaniu ustaw, które ograniczają nasze swobody obywatelskie, naszą wolność, udało się zjednoczyć ludzi oddolnie, żeby zorganizować te protesty. To są zwykli ludzie, to są zwykli rodzice, to są ludzie, prawdziwe ofiary tego, co się teraz dzieje. To są ludzie, którzy stracili swoich bliskich poprzez to, że nie otrzymali pomocy medycznej. To są ludzie, którzy stracili swoje firmy, to są ludzie, którzy stracili pieniądze. To są ludzie, którzy sprzeciwiają się temu ograniczeniu swoich praw, swoich swobód
i naruszaniu konstytucji. Proszę Państwa, po raz pierwszy udało się to zrobić. Ja gorąco zachęcam do udziału 10 października we wszystkich polskich miastach. Link zostanie podany poniżej, pod filmami, które zostaną udostępnione. I protest kolejny międzynarodowy 24 października tego roku wraz z innymi krajami na całym świecie. Sprzeciwiamy się temu, że są naruszane nasze prawa, podstawowe prawa człowieka, nasze swobody obywatelskie. Chcemy powrotu normalności, chcemy normalnie żyć. Bo kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem. Dziękuję. Tak, to był cytat z amerykańskiego klasyka. Zaznaczam, szanowni państwo, że nie nawołujemy do łamania prawa, wręcz przeciwnie. My nawołujemy do tego, żeby prawo obowiązujące póki co w Rzeczypospolitej było przestrzegane. Obowiązują prawa, które gwarantują Polakom ich wolności. Ustawy, ustawa zasadnicza. Nie wolno zmieniać ani nawet uszczuplać tych praw aktami niższego rzędu, takimi jak rozporządzenia ministerialne. Nie zachęcamy zatem do łamania prawa, zachęcamy do tego, żeby upomnieć się o jego poszanowanie. Nie zachęcamy naszych rodaków do angażowania się w sytuacje, które mogłyby być dla nich osobiście uciążliwe, ryzykowne. Nie zachęcamy do angażowania się w sytuacje, które mogłyby skutkować konsekwencjami w poniesieniu których my osobiście moglibyśmy służyć być może tylko i aż medialną pomocą. Moglibyśmy mówić o takich faktach. Notabene prosimy wszystkich o to, żeby właśnie nie szczędzili nam informacji. Prosimy wszystkich, których życie zostało zdezorganizowane, życie rodzinne, życie zawodowe. Prosimy rodziny wszystkich ofiar tego już nie kryzysu, tej katastrofy polityczno-ekonomiczno-gospodarczej, także medycznej. Prosimy tych wszystkich ludzi, żeby nawiązywali kontakt z organizatorami tych manifestacji. Dobra wiadomość, zapadają wyroki w polskich sądach, wyroki, które oddają sprawiedliwość tym, którzy na przykład jeszcze w poprzednich kwartałach zostali bezprawnie, jak się okazuje, ukarani grzywnami, mandatami. Sądy w Rzeczypospolitej takie wyroki już w niejednym miejscu, takie kary swoimi wyrokami sądy w niejednym miejscu uchyliły. To niestety jedna z nielicznych dobrych wiadomości, jakie mamy dla państwa. Zobaczmy się zatem, póki czas, póki jeszcze można. 10 października manifestujemy sprzeciw wobec terroru sanitarnego na ulicach, pani Justyna Socha mówi 50, ale to jest sprawa rozwojowa, więc nie wiemy tak naprawdę, ilu polskich miast, ilu naszych rodaków przyłączy się do tego protestu. Manifestujemy lokalnie, regionalnie, zaś 2 tygodnie później, 24, manifestujemy centralnie, tutaj w Warszawie. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Czy są pytania? Dziękujemy za uwagę. Życzymy zdrowia na duszy, ciele i umyśle.